Witam w dzisiejszym odcinku, chciałbym przedstawić moje skromne zdanie dotyczące tego, czy Naruto, a może Sasuke jest silniejszy i w jakich okresach jak to działało. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że Musashi ewidentnie chciał pokazać, że obydwaj są równi i zawsze tak będzie, ale czy tak było? Przeanalizujmy. Zacznijmy może od początku, czyli pierwszego Naruto, gdzie Naruto nie potrafił nic, a Sasuke był klasowym geniuszem. Już tutaj mamy widoczną niezgodność, bo zdecydowanie Sasuke jest tutaj silniejszy. Naruto zaczął później się rozwijać, nauczył się Rasengana i nastąpiła słynna walka w Dolinie Końca, gdzie niejednokrotnie właśnie tytułowy bohater zaskoczył swojego rywala. Jednak nadal wygrał Sasuke, więc może i już mniej, ale Sasuke nadal był silniejszy. Następnie ta granica zaczęła się zacierać. Mniej więcej tak to wyglądało w pierwszym sezonie. Przejdźmy do drugiego. I tutaj w Shippudenie mamy w zasadzie kontynuację tego konfliktu, ponieważ według mnie tutaj Musashi osiągnął to, co chciał. Byli oni równi. Jeden drugiego nie mógł zabić do samego końca, a skutki tego oglądamy w Boruto. Co do właśnie sezonu drugiego, nie ma zbytnio na czym się tutaj rozwodzić, z tego względu, że nie było tutaj wielkich różnic pomiędzy nimi już od samego początku. W Boruto jest to całkowicie inna sprawa. W zasadzie nie mieliśmy jakiegoś pojedynku pomiędzy nimi i pewnie nie będziemy mieli, jednakże myślę, że Sasuke jest tutaj silniejszy, a przynajmniej powinien być. Naruto zajmuje się posadą Hokage i nie trenuje, natomiast Sasuke biega po świecie i ciągle walczy. Śmiałoby być jakieś porównanie ich mocy właśnie w sezonie trzecim i okazałoby się, że są równi, to by było po prostu głupie, bo nie można być zawsze wiecznie silnym, nie trenując wcale. Uniwersum tego anime, mimo że oczywiście to tylko bajka, ma jakieś podstawy z naszego świata, a tu nie działa to tak, że jeżeli raz się zrobi formę, to już ma się ją na zawsze. Poza tym można zobaczyć, jak bardzo rozwinął się Sasuke, widzimy go dużo częściej, co zresztą jest w tym sezonie przyjemne dla oka, mimo tego, że zawsze lubiłem bardziej Naruto. W dodatku Sasuke ma tylko jedną rękę i to jeszcze nie swoją główną, a jednak potrafi posługiwać się mieczem. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o mojej opinii. Jeśli się nie zgadzacie, zapraszam do wyrażania swojej. Nie zapomnijcie lajkować, dać lajka i polubić ten filmik. Cześć!